You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. I tak wyglądają brwi już skończone po laminacji i po farbce, też po tak zwanym botoksie, czyli takim intensywnym nawilżeniu na koniec. Ja już w pełnym makijażu, więc to jest tylko efekt laminacji i farbki. Ja na brwiach nie mam kompletnie nic, nic pomalowanego i nawet moje ubytki. Nie jestem w szoku, jak mi pięknie brwi tutaj od spodu odrastają. Bo zazwyczaj, gdy robiłam sobie laminację, to tutaj, w tych miejscach, tu i tu, tu mam większe ubytki, po prostu były dziury. Tutaj totalnie nie było włosków, a dzisiaj jestem w szoku, jak ta brew pięknie wygląda. Naprawdę, ona już powoli staje się taka w miarę pełna. Ta jeszcze potrzebuje chwilę czasu, ale super, rewelacja. Tak się cieszę, że dzisiaj się za to wzięłam i sobie zrobiłam laminację, także witam Was dzisiaj serdecznie w kolejnym vlogu już w pełnym make-upie ze zrobioną laminacją. Mam dzisiaj też farbkę inną niż do tej pory używałam. Już ją chyba raz sobie nakładałam i bardzo jestem z niej zadowolona. Zaraz Wam pokażę, jakich produktów właśnie używam do farbowania brwi, bo kolor naprawdę jest świetny. Nie jest bardzo ciemny, jednocześnie też skóra nie jest bardzo przyciemniona, tylko ładnie włosek jest zafarbowany, nie jest też zbyt ciemny i nic nie wygląda na takie, wiecie, przesadzone. No jestem zachwycona. Przepięknie. Tutaj mam taki magiczny drugi kufer, mniejszy, w którym trzymam produkty do brwi. I dzisiaj używałam sobie farbek firmy Supercilium. Bardzo fajne są, mają bardzo fajną konsystencję. Super się z nimi pracuje i naprawdę, no ja jestem zadowolona bardzo z tego efektu. Zresztą sami widzieliście, także wcześniej pracowałam na takich farbkach Stui. One też są fajne, nawet te wegańskie są jeszcze lepsze, bo mocniej łapią skórę, ale one moim zdaniem dużo mocniej zaciemniają, więc to wszystko zależy od preferencji. Co kto lubi, więc mam i te. Te też mam wrażenie, że utrzymują się dłużej na włoskach, no to dla mnie tylko na plus. Z racji tego, że sezon makijażowy jeszcze w pełni, musiałam zrobić sobie zapasy. Mam nadzieję, że już do końca sezonu mi starczy, jeśli chodzi o właśnie wykonywanie makijażu czy stylizację brwi. Także tutaj mam dwie paczuchy z tym związane, ale skończyła mi się cała moja właściwie pielęgnacja. Tak zdękowałam, że dosłownie mam kapkę swojego jakiegoś tam kremu i za bardzo nawet nie mam czym już myć twarzy, ani jakiegoś fajnego serum, ani nic, także po prostu wyczyściłam swoje szafki do zera. No i zamówiłam sobie ponownie kosmetyki Pariens. Już tyle za mną chodziły, kiedy się zamawiałam i wiecie, że po prostu zakochałam się w nich. Naprawdę są świetne, przegenialne. I tak mi brakowało takiej, wiecie, porządnej, domowej pielęgnacji z fajnym składem i z dobrym przede wszystkim działaniem. Cena nie jest jakoś super niska, ale myślę, że w pielęgnację nie ma co oszczędzać, warto inwestować, bo to jednak pielęgnacja dla skóry jest najważniejsza i stanowi też podstawę dobrego wyglądu skóry na lata i też dobrego wyglądu makijażu, więc też Wam pokażę, co tym razem sobie wybrałam. Napakowałam do koszyka dużo więcej, ale jak finalnie zobaczyłam tam na podsumowaniu zamówienia 600 chyba złotych albo i 700, to tak Monika, chyba trochę tniemy z tego koszyka tylko to, co potrzeba, a potem zobaczymy. Może jakiś kiedyś będzie jeszcze kod rabatowy czy coś takiego.
Więc teraz Wam pokażę tutaj wszystko, co sobie zamówiłam. Jeśli chodzi o makijaże, to tutaj mam takie fajne mini pojemniczki na pomadki, które przekładam moim klientkom. Tutaj mam aplikatory do ust, tutaj mam foliki i właśnie robię im takie gifty. Czasami tu też ląduje bibułka matująca, szczoteczka do brwi, jeśli chodzi o stylizację brwi. I właśnie pomadka tą, którą im nałożyłam, żeby też ewentualnie w ciągu imprezy mogły sobie poprawiać. Tutaj mam zakraplacz do przelewania sobie olejku dla klientek po laminacji, precyzyjne pędzelki do rysowania kresek. Tutaj mam szczoteczki, tych szczoteczek po prostu zawsze schodzi tyle dosłownie jak woda, także mam nadzieję, że tyle wystarczy. I na próbę tym razem wzięłam sobie, halo ostrość, mydełko z Claresy. Jeszcze nigdy nie miałam, a ostatnio zakochana jestem w tych pomadkach i zaraz Wam pokażę jeszcze moje combo, jeśli chodzi o makijaż, ale to za chwilkę. Także będziemy teraz testować nowe mydełko, bo moje z afektu już praktycznie jest totalnie na wykończeniu, więc ciekawe jak to się sprawdzi. Z marki Pariens tak wygląda moje zamówienie, czyli ta myjąca emulsja jest naprawdę przeboska. Nie dość, że pięknie pachnie, to jak ją nakładacie, to macie wrażenie, że nakładacie po prostu jakiś taki luksusowy balsam myjący do twarzy. Naprawdę jest... Już się za nim naprawdę stęskiłam, wierzcie mi. A przeszłam przez dużo różnych produktów do mycia. I ten jest świetny. Jest też bardzo duży, bo to jest 200 ml, także no jednak to się zwraca, bo jest bardzo wydajny. Nawet nie cała pompka wystarczy na to, żeby porządnie umyć sobie buzię. Nachodziło mnie też na olej, ale no tak jak mówiłam, musiałam ciąć koszty. I teraz jeśli chodzi o nawilżanie. Wzięłam sobie krem na noc. Nigdy go jeszcze nie miałam. Ale właśnie na noc teraz mi potrzeba takiego nawilżenia, zresztą idzie jesień i skóra będzie potrzebowała większego nawilżenia. Także to krem do twarzy już używałam. Genialny, kolejny luksus w słoiczku nakładany na Waszą buzię i prześwietny krem pod oczy. Powiem Wam, że on też się świetnie sprawdza pod makijaż. Naprawdę tak dobrze nawilża skórę. I przygotowuję do przyjęcia makijażu, każdy korektor wygląda na tym super i wcale się nie roluje, a jest naprawdę treściwy, więc bałam się efektu, ale naprawdę z powodzeniem można stosować go pod makijaż. Tak jak wcześniej wspominałam, chciałam Wam pokazać dwa produkty, dzięki którym mój makijaż, niezależnie od tego jaka jest temperatura, dzisiaj jest naprawdę gorąco i nawet na mieszkaniu mam bardzo ciepło, bo jeszcze robiłam sobie koncentrat bulionu, czyli taką dobrą kostkę rosołową, więc sobie dodatkowo dogrzałam mieszkanie, teraz też gotuję zupę i ten makijaż jest w stanie przetrwać cały dzień. Kiedyś nawet, nie powinnam tego mówić, ale zdarzyło mi się zasnąć w makijażu, obudziłam się koło 5 rano i patrzę, wow, ja bym mogła tak wyjść dalej, wiadomo, nie zrobiłam tego i zmyłam makijaż i tak dalej, ale naprawdę te produkty i to combo, zwłaszcza na lato, jest prześwietne. Podkład już znacie, bo go Wam pokazywałam, także ja mam dwa odcienie i sobie je mieszam ze sobą. Zużycie tego jaśniejszego to już jest właściwie połowa buteleczki. Używam go namiętnie, codziennie, nawet zdarza mi się go używać na klientkach, które chcą bardzo delikatny makijaż, jednocześnie bardzo trwały, super też się sprawdza do cer dojrzałych. Także naprawdę to jest świetna opcja, leciutki jak woda. No zresztą popatrzcie, jak go otworzycie, no to on jest taki, o, faktycznie leciutki jak woda, bo tak sobie kapie. I czym to utrwalam? Utrwalam to właśnie pudrem z Claresy. To jest Blur Super Powder. Coś takiego. I naprawdę ten puder jest nieziemski, jest tak fantastyczny. On zadanie chyba nie ma jakoś bardzo przedłużać makijażu i jednocześnie go bardzo matowić, ale on ma wygładzać skórę i faktycznie to robi. To jest taki blur w pudrze. On ma kolor delikatnie różowy, ma też takie siteczko, dzięki któremu sobie aplikujecie, wydobywacie produktu tylko tyle, ile chcecie i się ten produkt nie marnuje. I on właśnie zostawia taką zdrową, muśniętą skórę, ale jednocześnie utrzymuje się na twarzy ten makijaż cały dzień. Nie zauważyłam też, żeby ten puder jakoś bielił, wiecie, ja nie jestem jakaś turbo opalona. No, ale naprawdę
Naprawdę super, bardzo przypomina mi puder różany z Vipery. Bardzo podobny zapach, podobna formuła, też był różowy i też bardzo fajnie przedłużał makijaż, ale ten, jestem nim oczarowana, dostępny w Hebe. Także to combo zawładnęło teraz moim makijażem i po prostu dzień w dzień leci to samo. I produkt, który utrzymuje moje brwi w ryzach, bo temperatura i pot często potrafią rozpuścić mydełko i te rzęsy potem z czasem gdzieś, rzęsy, brwi, wędrują sobie wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinny i to mydełko jednak nie trzyma. I to jest właśnie taki super glue, dosłownie super glue, jak widzicie, z Catrice, taki transparentny żel, on ma bardzo precyzyjną, maleńką szczoteczkę, ale to jest bardzo specyficzny produkt. Z nim trzeba nauczyć się pracować. Ja jeszcze się nie nauczyłam z nim pracować solo i dlatego najpierw sobie nakładam mydełko, to mydełko zastyga, potem sobie wyrysowuję pisaczkiem z NYXa te moje ubytki i na koniec tylko delikatnie po wierzchu muskam sobie dosłownie tym super glue, bo kiedyś nałożyłam go tak solo, na wstępie i chyba nałożyłam go za dużo, bo byłam w stanie odkleić taki, wiecie, taki plaster, dosłownie jak taki wosk. Na długości całych moich brwi. O tak, z czasem to się tak po prostu wytrąciło, że to zaczęło się łuszczyć. Jak to chwyciłam, tak całe to ściągnęłam. Ja to gdzieś zobaczyłam u Maksineczki. Ona to bardzo poleca, ale też wspominała o tym, że trzeba się z tym nauczyć pracować. Także jeśli chodzi o moje must have na już końcówkę lata właściwie, to naprawdę to trio fantastyczne. Ale to jest jakiś istny kozak. Z tych składników dzisiaj czarujemy już taki lekko jesienny obiad, czyli cukinie nadziewane mięsem mielonym i warzywami, więc coś dla smakoszy mięsa i dla tych, co lubią warzywa, również szybko, smacznie. Jest jednak szybkie. Tak dawno tego nie miałam, że nawet zapomniałam, że samo wydrążenie tych cukinii pochłania trochę czasu. Tutaj udało mi się kupić takiej fajnej wielkości cukinie, bo to są takie średniej wielkości, około tam 15 cm do 20. One też są takie pękate, dzięki czemu możemy fajnie sobie nafaszerować je, a nie, że wiecie, damy łyżkę farszu i tak naprawdę już koniec i wszystko nam gdzieś tam wypływa. Oprószyłam sobie je solą, pieprzem, żeby bardziej zmiękły i wtedy szybciej ta cukinia się w piekarniku robi. Można też wcześniej tę cukinię sobie podpiec, ale ja chyba dzisiaj wszystko naraz będę robić. A tu w międzyczasie podsmażam sobie już cebulkę. Tu mam wydrążony farsz cukinii i jego... O! Aż doparowało. Tu mam wydrążony farsz z cukinii, jego też sobie, no część z tego pokroję sobie w kosteczkę i wrzucę do nadzienia. Tutaj jest cebulka, za chwilę polecą tutaj pieczarki, papryka, mięso mielone, mam wieprzowo taką mieszankę, czosnek i odrobina pulpy pomidorowej, tak żeby z tego wyszedł taki fajny sos mięsno-pomidorowy, takie nadzienie. Można zrobić też zupełnie wersję wegetariańską, na przykład z ryżem, czy z kaszą kuskus. No, opcji jest naprawdę mnóstwo, ale dawno tego nie robiłam i już się cieszę. Już to od wczoraj za mną chodziło, ale dzisiaj w końcu się za to wzięłam. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yet none is real. We're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper. Cooking
ubranie są już nadziane i to tak na bogato. Farszu jeszcze zostało sporo z tej mojej porcji, więc spokojnie wystarczyłaby na 4 średniej wielkości cukinii. Jeśli chodzi o proporcje i o przepis, to tak naprawdę wykonywałam go tak do tej pory. Już od najmłodszych lat, gdzieś tam za czasów gimnazjum robiłam takie cukinie i nie korzystam z żadnego innego przepisu. Przeglądałam sobie gdzieś tam w internecie przepisy, to nawet tutaj niektórzy jajko dodają, tak żeby zespolić ten farsz, ale ja tego nie robię, tylko klasycznie po prostu jest takie mięso z warzywami i zabarwione tym sosem pomidorowym. I czas teraz na najlepszą część, czyli posypujemy wszystko tartym serem. Ja tej mozzarelli nie mam zbyt dużo, więc posłużę się też cheddarem i to wszystko zapiekamy w piekarniku. Myślę, że tak no, na 30 minut można wstawić tak naprawdę do miękkości cukinii, bo farsz już się tutaj dusił 10-15 minut, więc tylko teraz najważniejsze, żeby cukinia była miękka. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Jakiś czas temu dostałam namiary na fizjoterapeutę w Rzeszowie i tak zbierałam się długo z tym, żeby zadzwonić, że może to wszystko, co mi się dzieje, o czym wam ciągle gdzieś tam wspominam, opowiadam, jakoś sobie po prostu przejdzie, ale mam w perspektywie to, że nie zostało mi 2-3 tygodnie do terminu planowanego porodu, tylko 2,5 miesiąca. Więc to jest jeszcze ogrom czasu, gdzie w domu też jest dwójka dzieci, która potrzebuje opieki i ja też potrzebuję normalnie funkcjonować i dzisiaj po prostu był ten dzień, w którym wzięłam w końcu telefon, zadzwoniłam i nie spodziewałam się cudów, bo wiecie, dobry fizjoterapeuta ma no terminy kolosalne, więc jaką usłyszałam odpowiedź, mamy wrzesień, najbliższy termin na luty, a ja się pytam, ale czy dla kobiet w ciąży jeszcze w 7 miesiącu, czy nie ma jakichś wcześniejszych terminów, czy coś by się nie udało, chociaż jakąś listę rezerwową, a pani mówi, że istnieje szansa, że na przyszły piątek będą otwarte zapisy, tylko sprawdzi w systemie i czajcie, że akurat pan fizjoterapeuta otworzył zapisy na przyszły piątek i mam nadzieję, że będę uratowana i ta wizyta naprawdę odmieni ten trzeci trymestr ciąży, żeby jakoś przetrwać do końca i móc normalnie funkcjonować. Jestem... O, jejku, tak się cieszę! Naprawdę, aż po prostu mi zatyka gardło, nie wiem w ogóle co mam powiedzieć, bo tak się cieszę z tego, że udało mi się do niego dostać. Wiele dziewczyn w ciąży i nie tylko do niego chodziło, wiem, że on teraz będzie przechodził w większej właśnie mierze na kobiety w ciąży, ale no, czad. Także dzisiaj jeden krok do przodu w stronę tego, żeby sobie ulżyć i żeby z powrotem żyć normalnie. Dlatego nie byliśmy na jakimś wspólnym rodzinnym spacerze innym niż tutaj chodnikami miasta wokół naszego miejsca zamieszkania, tutaj w pobliżu. I dzisiaj wpadłam na pomysł, że no jest cudna pogoda, powoli idzie też jesień i ja bardzo lubię klimat parku Piaskówka. Dużo drzew, dużo zieleni. Co tam pukasz? No, mogę ci otworzyć. Nie wiem, kiedy ostatni raz w ogóle tam byliśmy. Byliśmy w tym roku tam w ogóle? Ja nie kojarzę. W tamtym roku, na pewno jak Kubuś był mały, bo pamiętam go w wózku takiego. Także jedziemy sobie tam pochodzić, a już niedługo będą takie fajne jesienne spacery ze spadającymi liśćmi. Ach, to będzie też w ogóle super klimacik. No, także jedziemy na popołudniowy spacer, a potem wracamy do domu na kolację. Nie wiem, coś się przycięło. I będziemy rozpakowywać w końcu te nasze paczki. Tak. Zostawiłam specjalnie brudną podłogę, żeby zrobić test. Inne kaczki? Już ten czas, że o godzinie 17 trzeba zakładać bluzy. Jesień. Cień. Tak, gdzie jesień w powietrzu. Karciu, a co miało być na jesień? Koncert. Koncert będzie w jesieni? Zdecydowanie będę spowalniać tempo. Nie ze względu na plecy, tylko na to, że po prostu tutaj jest przyjemnie. Naprawdę. Tak milutko. Wiesz co, tam jest dom na sprzedaż, zaraz przy tym wejściu. Tak? No. Idziemy oglądać? Możemy właśnie podjechać tam zęby.
No to możemy w drodze powrotnej tam zajechać. Albo wiesz co, w drodze powrotnej możesz sobie stanieć. No okolica przecudna. A ja tam zajadę po tak ciebie. Po prostu tutaj... O! To jest dom czworak. Dom czworak. Kosztuje więcej niż ten, co miał być pojedynczy. No bo wiesz, masz park od razu. Ale obok. Super, nie? No, ej, zaczyna się już szum liści. Nie, ja naprawdę nigdy nie lubiłam jesieni, ale w tym roku to... To będzie chyba moja pora roku. Ja już w ogóle chcę sesję zdjęciową, taką ciążową w liściach. Co to, z kubusiem ciąży? No, no. Albo no, na przykład w słonecznikach jakąś. 2 lata temu. No, sesja. Już 2 lata. Minęło szybciutko. A tu już kolejna sesja i kolejny baby. Widać po dzieciach. Jak się starzeją ludzie. Ale inna perspektywa nagle się robi, nie? Wyjeżdżasz ile tutaj mamy? 3 kilometry? No, chociaż ja zrobiłem 5. Ty pojechałeś drogą wyjątkowo naokoło. Ale i od razu jest po prostu, nie wiem, jakiś taki turbo relaks. Co my normalnie po mieście chodzimy tup, 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 tup. Tak tutaj w ogóle się idzie tak. Cisza, spokój. Tak. Las. Jak nad morzem. Jakby tam miało być morze zaraz, nie? Często są takie alejki. Pięknie. Jeszcze akurat jest taka pora i zachodzi słońce. I te promienie tak pięknie padają. Cudnie. Around and show your face, let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace slow and easy. Karol zabrał dzieci na plac zabaw, bo tutaj w parku też jest plac zabaw, ale po prostu to jest miejsce na niesamowity odpoczynek, właśnie na to, żeby dzieciaki jeździły sobie na rowerach, na rolkach, bez jakiegoś strachu o przejeżdżające samochody. Naprawdę, no miejsce jest niesamowite. Tutaj można się poczuć jak na takich mini Mazurach. Jest jeziorko, komary gryzą, ale naprawdę jest przepięknie. Super. Także ja sobie zostałam jeszcze tutaj napawać się pięknem tej natury, tego miejsca. Bardzo, bardzo mi się tu podoba i myślę, że teraz jesienią będziemy sobie tutaj częściej przychodzić. Let's go! I can, so beautiful, I can hear you. To już jest zdecydowanie ten czas, w którym człowiek ma ochotę na tłustsze, mocniejsze jedzenie i na herbatkę zimową. Wprawdzie nie mam składników na herbatę zimową, więc dzisiaj sobie ją jeszcze odpuścimy, ale już myślę, że niedługo spokojnie wjedzie herbatka z pomarańczą, goździkami, sokiem malinowym i z miodkiem. Już się nie mogę doczekać, bo powiem wam szczerze, że zmarzliśmy, ja poszłam tak w klapę w tej sukience, miałam katanę na sobie, ale po nogach to zmarzłam konkret. No i na kolację dzisiaj też wjechały w naszej wersji tosty francuskie, na słono. Proszę bardzo, dla ciebie tościki i dla nas też, więc sezon herbatkowy gorących czekolad już przed nami. Godzina 21, idealny czas na sprzątanie. Dobrze, nie 22, bo już nasz ma 5 lat. Lubiliśmy go, ale do czasu. Także dlatego wcześniej wam mówiłam, że nie sprzątałam, bo będziemy testować. Także zostawiłam okruszki na podłodze i zobaczymy właśnie. Największy problem naszego odkuracza był taki, że on już takich większych okruszków nie wciągał, tylko po prostu je tam popychał po podłodze. I to już nie była taka moc ssania, jak powinna być. Na początku faktycznie było wszystko spoko. Jego też kupiliśmy ze względu na to, że on ma taką końcówkę myjącą, więc on zastępował jednocześnie i odkurzanie, i mopowanie, ale no to mopowanie też się nie do końca sprawdziło. Ciekawe, czy się odpali, bo... No pokaż się, panie domu. O! To jest tryb eko, auto. Ej, on też ma światełko. No. Dobry, już mi się podoba. Super się nie mieli. A tam są śmieci, tam widziałam śmieci, tam zostawiłam. Wiesz co jest ważne? Czy jak dojedziesz, a w ogóle cicho jest. Ważne do jest, ciekawe. Czy jak do kantów dojedziesz właśnie to, że do kuchni musimy iść. Dobra, jedź jak chciałem. To gdzieś na, nie położysz się tego. Na ścianie, nie. Musisz mieć to na ścianie. To jest jakieś dziwne. Nie. Możesz go tak odłożyć? No albo musisz rozpiąć. I wtedy. Bez sensu.
No wtedy to tak. Nie może czego oprzeć. No nie, to jest szafa albo montaż. Patrz jak on, albo to też fajnie jest, bo to jest taki przegubowy. No to jest fajne, on tak jest bardzo zwrotny. A tutaj tak i jedziesz sobie bokiem. No, tak. Bardzo przyjemnie. A jak w ogóle wygląda dół? Odkurzyłam dosłownie kawałek kuchni, przedpokój i kawałek łazienki. Masz taką czerwoną rękę. Widzisz to? Jakie czerwone palce? Mania tego trzymania. Przedramię. Musisz jakby boli. Tak cały czas manewrować palcami, tak, żeby go naciskać. On jakoś tak ucieka, on mi się strasznie ślizga. Tamten był taki, że jakby miał dosłownie jak kosiarka z napędem. Czułaś się like a Bosch. Like a Bosch, dokładnie. Tutaj okej, okay, może ten jakoś trybo wciąga, tam nie próbowaliśmy mocniejszego trybu. To był jednak eko, nie auto, no. No, no właśnie, więc ciężko stwierdzić, ale no nie wiem, to już samo to dyskwalifikuje. Tragedia, no nasze mieszkanie nie jest małe, odkurzenia tu mamy sporo. Poodkurzaliśmy sobie, jak już podłoga jest czysta, to stwierdziłam, że od razu ją umyję. Zrobił się już późny wieczór, więc tutaj ładujemy sprzęt, jeszcze będziemy testować i rozważać, który zostawiamy. Ale no na razie dla mnie wygrywa ten Bosch, bo to trzymanie przycisku to jest w ogóle nie do przejścia, bo ja jak zaczynam odkurzać, to nie odkurzam tu jednego miejsca, tylko od razu jadę całe mieszkanie. Więc trochę tego do odkurzenia jest. Więc jeśli chodzi o sprzątanie i o sprzęty, to tyle. Ja teraz idę się myć, więc z Wami się żegnam. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Buziaczki!